Można chcieć to, co Bóg ci może dać, lub możesz chcieć Boga. Ale ja mam wrażenie, Bóg mówi, że ty gonisz tylko za tym, co ja ci mogę dać, a nie chcesz mnie. Nie chcesz mnie, a Bóg mówi, zapragnij mnie. When you receive Christ, kiedy otrzymujesz you receive the spirit of adoption, to otrzymujesz ducha synostwa, you receive identity, otrzymujesz tożsamość, you know who you are, wiesz, kim jesteś. Even if you're looking at the giant and Goliath, you know that there is God in you and God is going to fight your battle and he is going to go before you. I nawet jeśli patrzysz na Goliata, na olbrzyma, to wiesz, że Bóg jest w tobie i że Bóg zwycięży tego Goliata. Those that coming to the kingdom of God will have the greatest blessing of walking in the power of the Holy Spirit. Że ci, co przychodzą do Królestwa Bożego, mają to wspaniałe, potężne błogosławieństwo chodzenia w mocy Ducha Świętego. Because the gospel is not just words, the gospel is power. Bo Ewangelia to nie tylko słowa, Ewangelia to moc. The gospel changes people. Ewangelia zmienia ludzi. The gospel brings healing. Ewangelia przynosi uzdrowienie. The gospel sets people free. Ewangelia uwalnia ludzi. No matter what you are carrying, no matter what addiction you have, no matter what the problem is, no matter how much you are deep into this situation, the gospel will give you freedom. Niezależnie w jakiej sytuacji się znajdujesz, jakie masz długi, jakie masz uzależnienia, niezależnie jak głęboko jesteś zakopany w problemach, to Ewangelia przyniesie wolność. There is power in the blood. Jesus. Jest moc w krwi Chrystusa. There is power in the blood of Jesus. Jest moc w krwi Chrystusa. When you come to Jesus. Kiedy przychodzisz do Jezusa. When you get to know him. Kiedy go poznajesz. Your life will never be the same. Twoje życie już nigdy nie będzie takie samo. Ubił się nam w głowach obraz takiego Boga, który chce nas oskubać i chce nam coś zabrać. Nie o tym Bogu rozmawiamy. Ja tu mówię o Bogu, który daje, który zaspokaja, który wspiera, pomaga, wyciąga z problemów. Jedyne, co chce od ciebie zabrać, to ten styl myślenia, który generuje w twoim życiu problemy. I to mi się podoba. Bóg to ten, który daje. Bóg daje uzdrowienia, Bóg daje cuda. Ale co najpiękniejsze jest, to są fajne rzeczy. Ale ja wam powiem szczerze, jest, nie wiem, ilu z was dostało w prezencie samochód. Ja dostałem i powiem wam szczerze, fajne uczucie, ale nie najlepsze. Samochód nie najlepsze. Powiem ci, co jest najlepsze. Co jest najpiękniejsze. Ten moment, kiedy ja podnoszę ręce i mówię, Boże, jak ja Cię kocham. I wtedy coś się dzieje, Jego obecność przychodzi. Zstępuje obecność i ja zaczynam doświadczać Jego obecność. Ja się od tego autentycznie Wam mówię, próbowałem znaleźć inne słowo, bo czasami nie wypada w pewnych kręgach używać tego słowa, ale ja jestem uzależniony. Ja po prostu bez tego nie mogę. Po prostu nie mogę. Ja się czuję, jakbym ciągle był duszony, a tylko jak pójdę do Boga, to nie chodzi. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Okej, ta modlitwa jest okej, ale to chodzi o relacje, kiedy ty wylewasz swoje serce przed Bogiem, kiedy On cię dotyka, kiedy ty wylewasz przed Nim to, co czujesz i kiedy On do ciebie przychodzi i daje ci to, czego ty potrzebujesz. Mówię tu o duchowych aspektach. Jeżeli nie próbowałeś chodzić z Bogiem, to możesz słuchać tych efektów chodzenia z Bogiem, ale jeżeli ty tego nie spróbujesz, to nigdy tego nie zakosztujesz i się nigdy nie przekonasz, że to jest fajne. Musisz to spróbować i to wziąć. Skup się na Nim. Odpowiedz na Jego wołanie, bo On dzisiaj puka do ciebie. On puka do ciebie i chce dzisiaj ciebie doświadczyć. Jezus used to pray for hours. Modlił się godzinami. He used to retreat himself up in the mountains and pray for hours. Wycofywał się na górę i modlił się godzinami. When you think about it, kiedy pomyślisz why o tym, would Jesus pray for hours? Dlaczego Jezus modliłby się godzinami? Jesus was the Son of God. Przecież Jezus był Synem He Boga. Had the power of God. On miał moc Boga. He was bestowed with the power of God. On miał daną He moc was the Messiah. Boga. On był He was Mesjaszem. The greatest man on earth. On był He was holy. On był święty. He was righteous. On był sprawiedliwy. Why did he need to pray? Dlaczego on w ogóle potrzebował he się had modlić? Everything. On miał wszystko. Why did he have to pray? Dlaczego on musiał się modlić? Because he laid down an example. Bo on przygotowywał, pokazywał przykład. Because even though he was the Son of God, bo nawet pomimo tego, że on był Synem Bożym, he taught his disciples, on uczył jego uczniów, how vital, jak witalne, how important, jak ważne, how powerful, jak potężne, how significant. Jak ważne is to have a relationship with jest to, the Father. Żeby mieć relację z Ojcem.